A ci tutaj na pewno nie wspierają właśnie napastników Milanu. Jeszcze Kandreva, ale był faulowany Philippe Mexes. I znów zaiskrzyło na linii Mexes Mauri. Ależ to jest dzisiaj od pierwszej minuty. Naprawdę tam przyłożyć iskrę, to wybuchnie wielki, wielki pożar. Od pierwszej minuty gry Mexes i Mauri toczą swoją wojnę. Taką jeszcze pewnie gdzieś tam pamiętającą derby Rzymu, bo przecież Mexes przez 9 lat był piłkarzem Romy. Ale widzieliśmy dlaczego tutaj podłożył nogę Mauri Mexesowi. To było takie sprytne, cwaniackie zagranie kapitana Lazio. No i miało co zdenerwować się Philippe Mexes, no ale to czasami jest takie właśnie chęć prowokacji rywala, po to właśnie, by ten jeszcze w akcie takiego odwetu, tak jak teraz widzimy, został karany czerwoną kartką przez arbitra. Zobaczymy, jak zareaguje Mazzoleni, czy do tego dojdzie. I tak jest rzeczywiście, Philippe Mexes wyrzucony z murawy. Mauri, można powiedzieć, jest takim cwaniakiem, który wykorzystuje tą swoją siłę na murawie, a Mexes jeszcze za to zachowanie zostanie z pewnością ukarany przez sędziego. To była prowokacja ze strony Mauriego, ale nie wytrzymał tutaj tych emocji Philippe Mexes. No tak to się kończy, kiedy nie idzie na murawie, no to jeszcze dochodzi do takich sytuacji. Oj, obawiam się, że Philippe Mexes przez Lega Calcio będzie zawieszony, bo dostać czerwoną kartkę to jedno, ale jeszcze szukać sprawiedliwości, wymierzać ją właśnie w taki sposób, no to jest naprawdę na oczach kibiców, na oczach kamer telewizyjnych, na oczach wszystkich widzów, którzy oglądają ten mecz, no już musiały tam paść bardzo ostre słowa. Gdzieś przypuszczam, że to tak troszeczkę jak Materazzi i Zidane. Żółta kartka też dla Mauriego, ale trzeba przyznać, no dobrym aktorem jest też Stefano Mauri, ale w tym teatrze tutaj, teatrze futbolu, też takim trzeba umieć być. Na tym też polega.